Więźniowie osadzeni w obozie koncentracyjnym ginęli wskutek wyniszczającej pracy, głodu, egzekucji, kar, długotrwałych apeli, szykan i tortur, nieodpowiednich warunków bytowych i zbrodniczych eksperymentów lekarskich. Tych, którzy nie zginęli, a stawali się zbyt słabi i chorzy, aby nadal pracować, po selekcjach przeprowadzonych przez SS w czasie apeli lub w szpitalu, kierowano do komór gazowych lub zabijano zastrzykami fenolu. Wieczorem nam powiedziano, że wyjeżdżamy w transport w głąb Niemiec do fabryki czekolady. Była kałuża na placu apelowym. Rozrobiliśmy to błoto, jak nie wiem, i sobie skarpetki robiliśmy. A z tyłu zaszedł SS-man. Jak mnie skopnął raz, drugi raz to błoto wpadłem. Cały się zrobiłem takie jak błoto. Nie mogłem chodzić, bo mi kość ogonowa strasznie bolała i plecy. To była moja zabawa jedna. Nie było źdźbła trawy. Wszystko było zjedzone. Proszę sobie wyobrazić, jaki musiał być głód. Druty kolczaste, którymi był otoczony obóz, posiadał 450 V napięcia. Zabijało od razu. W jednym miejscu był człowiek na drutach, który się spalił. Rzucił się prawdopodobnie i on przez kilka dni tak wisiał na tych drutach na pokazówkę.